Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 3. Robimy sobie taki mały powrót. Prawdę mówiąc, odpaliłbym nagrywanie w czwórce, gdyby nie ta cholerna pogoda, która tam jest teraz. Czyli co? Czyli śnieg. Ja mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy chcę nagrać odcinek z Forzy Horizon, to pada śnieg w czwórce. I dzisiaj postanowiłem sobie zrobić taki powrót do trójki, dlatego że tutaj zawsze jest słonecznie, czasami pada deszcz, ale przeważnie jest fajnie i ten świat jest taki no ładniejszy, tak. Ciekawiej tu jest, no w Forzie Horizon 4 już żeśmy wszystko porobili, dużo żeśmy tam pozwiedzali, tyle zlotów porobiliśmy, a ja sobie wbijam do trójki i ty, zupełnie inny świat tutaj jest, no wiadomo, nie? Tylko chodzi o to, że jest on teraz taki dla mnie ciekawszy, bo dużo więcej czasu się spędziło w tej czwórce i jak wbijasz do tej trójki, to okazuje się, że wow, jest tu tyle miejsc, żeby zrobić sobie zloty samochodowe, klubowe. Zobaczcie, co ja mam tutaj za samochód. To jest Camaro Super Sport, Camaro SS, którym ostatnio miałem okazję jeździć w prawdziwości, w rzeczywistości. Jest to dokładnie ten model, nie wiem czy ten rocznik, akurat tutaj w Fordzie jest rocznik 16, a ja chyba jechałem z rocznika 17, ale jest to ten sam model, nawet ta sama wersja wyposażeniowa i dzisiaj wam o tym samochodzie opowiem i opowiem wam ogólnie o takich moich wrażeniach z jazdy, już jak sobie ochłonąłem z tych takich wrażeń właśnie podczas jazdy, bo nagrałem vlogaska jak jechałem tym samochodem, no i powiem wam, że no wrażenia nieprawdopodobne. A ciekawe jest to, samochód jest teraz zresetowany do ustawień fabrycznych tutaj w grze i powiem wam, że on ma całkiem sporo mocy i bardzo ładne przyspieszenie. Co nie jest fajne, to to, że no, nie brzmi ten samochód tak jak z prawdziwości. Brzmi fajnie, nie brzmi jakoś źle tutaj w grze, ale no do prawdziwości mu dużo brakuje. Dźwięk z prawdziwego świata jest po prostu niesamowity. Niesamowity jest ten dźwięk, niesamowite jest to, jak to auto brzmi. W sumie dość podobnie do Mustanga z silnikiem 5.0. W Mustangu mamy o litr mniejszy silnik, mniejszą pojemność skokową o litr mamy i mamy o 30 koni mechanicznych mniej mocy i na pewno też trochę mniej newtonometrów, tak? No bo tutaj zyskujemy moc na samej pojemności, tak? W tym Camaro. Natomiast tak mówiłem już o tym i na odcinku, że na vlogu, tak, że samochód, że Camaro jak dla mnie prowadziło się gorzej. Może to było za sprawą tego, że samochód był bardziej zużyty, ale później się zapytałem w wypożyczalni i oni mówili, że samochód praktycznie co tydzień jest sprawdzany pod kątem takiego technicznego przeglądu, czyli czy wyrobione są stabilizatory, jakieś wahacze, i jak on mechanicznie się sprawuje, nie? Czyli po prostu jest sprawdzany co tydzień pod tym względem. Mimo to, no wydaje mi się, że dużo gorzej się Camaro prowadziło niż Mustang. Może inaczej, nie był taki, w Camaro nie czułem się tak pewnie, tak? Dodałem gazu i samochodem mi rzucało na lewo i prawo, co było takie fajne, nie? Bo dodaje takich, wiesz, wrażeń z jazdy. Ale Mustang był taki bardziej przyklejony do tej drogi, na zakrętach pięknie się trzymał, wiesz, połykał te zakręty, nie? W Camaro dodałeś gazu na zakręcie i samochód jakoś tak wypychało strasznie z tego zakrętu, co jest oczywiste, tu mamy napęd na tył i samochód powinien się z taką mocą w ten sposób zachowywać, ale Mustang jakoś tak połykał te zakręty lepiej, no ciężko to inaczej opisać. I takie moje wrażenia są właśnie z jazdy tym Camaro, że ogromna moc tutaj w grze, tego aż tak się nie czuję,
bo co, no, mamy tu do dyspozycji Bugatti, mamy do dyspozycji jakieś Lamborghini, 700 koni, różne Aventadory, nie Aventadory. I to Camaro jest dla nas tutaj takim zwykłym samochodem ruchu ulicznego, można powiedzieć, tak? I co ciekawe, powiem wam, że samochód nie wzbudzał takiego zainteresowania u przechodniów, Camaro nie wzbudzał takiego zainteresowania u przechodniów, co Mustang GT. To jest ciekawe, nie? Mimo że Mustang jest częściej spotykany i zobaczcie, no jak dla mnie Camaro z przodu wygląda groźniej od Mustanga, tak? Mimo to wydaje mi się, że ludzie troszeczkę postrzegają Camaro jako taki samochód ruchu ulicznego. Z tyłu można pomylić, tył można tego samochodu pomylić z jakimś Peugeotem, nie pamiętam jakim, ale bardzo podobne ma te lampy z tyłu, kształt tych lamp. I tak jak patrzysz na ten samochód od tyłu i z daleka gdzieś jesteś, to on nie zwraca twojej uwagi w ogóle, tak? Wygląda jak 70% innych pojazdów na drodze. Po prostu nie rzuca się w oczy wcale, tak? Natomiast Mustang z tyłu, ten tył Mustanga, no jest już taki bardziej sportowy. Bardziej rzuca się w oczy, lepiej wygląda, bardziej groźnie. Natomiast przód Mustanga też jest ładny. Z tym, że mi się akurat przejadł, bo często go widać gdzieś tam na drogach i nie jest taki interesujący już jak Camaro, bo Camaro to jest jednak niewiele osób w ogóle wie, nie? Patrząc na Camaro, patrząc na Mustanga, no to nie, no Mustang lepszy, tak? Ale niewiele osób wie, że Camaro ma sporo większy silnik, bo aż o 1,2 litra większy silnik, to jest kurde bardzo dużo, tak? Niektóre samochody mają tylko 1-litrowy silnik i jeżdżą, nie? A tutaj jest o 1 litr większy silnik w tym Camaro i jest więcej mocy, ale dodatkowo to przyspieszenie. W moment, kiedy dodajesz gazu, ten taki huk przy przyspieszaniu w Camaro jest zdecydowanie większy i czuć te różnice, naprawdę czuć podczas przyspieszania w stosunku do Mustanga. To było... No ciężko to opisać jakoś tam słowami, tak? Zajrzymy sobie do środka. I tak, tutaj w Fordzie mamy kierownicę dość dużą. Ona się wydaje, że, no nie wiem, jest taka spora tutaj w tej grze. Ale w rzeczywistości ta kierownica, ona była malutka. Nie wiem nawet, czy wielkości tego mojego koła tutaj. Miałem wrażenie, że taka bardzo mała, bo przesiadłem się z takiego zwykłego samochodu do Camaro i w Camaro taka zabawkowa kierownica. To jest dziwne takie uczucie, bo wiesz, widzisz z zewnątrz taki masywny samochód, szeroki, nie? 1880 mm szerokości i 4700 mm długości. Możemy porównać gabaryty do takiego Passata, a w środku mamy no niewiele miejsca, tak? Mamy dwa siedzenia takie pełnoprawne z przodu i z tyłu takie siedzenia, powiedzmy, żeby rzucić torbę bardziej niż żeby ktoś tam siedział przez dłuższy moment. I w sumie to jest takie fajne uczucie teraz patrzeć na te zegary, jak się widziało przed chwilą w rzeczywistości. I to jest dokładnie ta sama wersja wyposażeniowa. Wszystko tutaj na tej kierownicy wygląda identycznie. W dodatku w Fordzie Horizon mamy tą rzadką wersję Camaro Supersport ze skrzynią manualną. Bardzo dużo tych Camaro wychodziło ze skrzynią automatyczną, ale i tak, jak zwrócicie uwagę, mamy tutaj łopatki. Widzicie, że może ja wyjadę gdzieś na jakieś światło, zawrócimy, to będzie lepiej widać. Oj, jesteśmy teraz pod światło i nie świeci, bo raz wam też coś opowiem o tym świetle w kokpicie. Są, no w każdym razie są łopatki. Później pójdziemy sobie jeszcze do Forza Vista, to sobie to dokładniej obadamy. W każdym razie te łopatki, one są do przełączania nie biegów, a do przełączania trybu, to tak zwany rev match, jest tam napisane rev match. Nie wiem, czy widzicie, takimi małymi literami jest to napisane. No i jeśli zmieniamy sobie na skrzyni bieg, zrzucamy sobie z wyższego na niższy bieg, nie? Czyli z niskich obrotów na wyższe, to samochód automatycznie dostosowuje nam obroty. Nie musimy międzygazu używać nogą, tylko samochód sam dodaje nam międzygaz, nie?
Można sobie to oczywiście wyłączyć, jeśli byśmy chcieli sami sobie dodawać międzygaz, ale to jest fajne, jeśli chcemy sobie szybko zrzucić bieg, bo nie musimy się zastanawiać, czy dodać gazu, czy nie, tylko samochód robi to sam, a naszym zadaniem jest dodać gazu, jak już zrzucimy ten bieg i po prostu możemy bardzo łatwo wyprzedzić inny samochód w krótkim czasie, praktycznie jakbyśmy jechali na automacie. Bardzo fajna sprawa i oczywiście cały czas sobie to włączałem, bo niestety za każdym razem, kiedy się odpaliło samochód, to trzeba było ten rev match załączyć z powrotem, tak, bo on się tam wyłączał. I powiem wam, że tak, przyspieszenie. Tutaj akurat mam automat ustawiony w tej grze, dlatego że niestety Forza Horizon 3 nie współpracuje za dobrze z moimi tutaj podzespołami, kierownicą i tak dalej. I tutaj widzicie, że tu mam wyskalowane w milach, no to mamy te 60 mil, to już mamy 100 na godzinę, powiedzmy, nie? Tam 90 chyba 7 jakoś tak to jest. Tak? Od 0 do 60 mil, nie? Tak, teraz nie mamy włączonej kontroli trakcji, więc jak dodaję gaz do końca, to samochód po prostu mieli. W rzeczywistości miałem włączony tryb sport, a tryb sport sprawia, że mamy jakąś tam kontrolę trakcji. Jeszcze jest tryb track, czyli torowy tryb, gdzie ta kontrola trakcji jest chyba wyłączona albo jest bardzo nisko ustawiona, nie? Żebyśmy mieli jakby pełen dostęp do... cały czas dostęp do pełnej mocy samochodu, żeby on nam tego nie limitował w żaden sposób, nie? No, i ja bawiłem się z kontrolą trakcji, dlatego że to nie jest samochód, który łatwo opanować, jak mocno stracisz panowanie nad kierownicą. A i tak ta trakcja jest na tyle fajnie zrobiona, że jak na przykład wychodzisz ze skrzyżowania i dodasz gazu, to on ci tak fajnie przez chwilę zmieli, rzuci bokiem i kontrola trakcji złapie od razu, jak samochód się za bardzo przechyli, jak za długo będzie mielił, to od razu ci złapie, ale na tyle, żebyś mógł się jeszcze, wiesz, pobawić, żebyś mógł tą dupą zarzucić delikatnie i daje ci to taki fajny feeling z jazdy, nie? Jakbyś był naprawdę zajebistym kierowcą. Mega, mega fajna sprawa. No właśnie, tutaj wchodzimy sobie w zakręt i nawet w Fordzie słyszycie, że już tracę przyczepność, jedziemy 80 mil, to jest jakieś 120 km na godzinę. W Fordzie Horizon czujemy, jakbyśmy jechali zamiast mil, to tak jakbyśmy w kilometrach jechali, nie? Nawet wolniej. Więc ja sobie ustawiłem te mile na godzinę i udaję, że to są kilometry na godzinę. Bo wtedy to mam takie wrażenie, że faktycznie jadę tak jak teraz 70 km na godzinę, nie? Może, nie wiem, w rzeczywistości te drogi w Australii są takie szerokie, ale myślę, że to jest zrobione na potrzeby gry, wiecie, to wszystko tutaj, nie? No, co mogę wam jeszcze opowiedzieć? Tak, właśnie, kokpit, bo wejdziemy sobie do Forza Vista i tak już jest ciemno tutaj w grze. Chodźmy sobie do Auto Show. Podjarany jestem tym samochodem, fajnie było się nim pobawić, ale tak z jazdy, prowadzenia tu miałem trochę lepsze odczucia z Mustanga, nie? No dobra, więc tak, samochód jest bardzo szeroki, tak się wydaje, bo on wcale nie jest jakiś tam ogromny, tak? Ale jak go w rzeczywistości zobaczysz, to pomyślisz, ja pierdziele, jaki wielki szatan, nie? A on sprawia takie wrażenie, dlatego że dach jest nisko. Jak wsiada się do samochodu, to mamy tutaj domyślnie ustawiony fotel w ten sposób, nie? On ma tutaj trzy tryby zapamiętywania. Do tego sobie jeszcze dojdziemy, do tych różnych trybów, do wyposażenia i tak dalej. Jak siadamy sobie do tego samochodu, ja przy wzroście tam 183 cm, to głową dotykałem dachu, nie? Jeszcze miałem trochę sterczące włosy, to już całkiem było to niekomfortowe. Głową dotykałem dachu i trzeba było sobie ten fotel trochę położyć, trochę odsunąć, żeby w miarę jakoś tam komfortowo sobie siedzieć w tym aucie, nie? I wtedy masz takie wrażenie, że faktycznie leżysz w tym samochodzie. Oczywiście siedzi się jeszcze niżej niż w takim normalnym aucie. No i ten dach jest nisko. W sumie jak teraz tak patrzę na tę kierownicę, to wydaje się, że faktycznie ona jest dość mała. Ale jak w rzeczywistości to wrażenie z niewielkiej kierownicy jest jeszcze
jakby większe, dlatego że masz, wiesz, jakby w zamyśle te gabaryty tego samochodu i patrzysz, a w środku tylko malutka kierowniczka, cip, po prostu, no jakbyś się z Volkswagena Scirocco ją wyjął, czy coś takiego, naprawdę, takie dziwne wrażenie. Tutaj mam wrażenie, że jest jeszcze większa ta kierownica niż w rzeczywistości. No malusieńkie to jest. Wejdźmy sobie do środka. I tutaj bardzo słaba rzecz, czyli przyciski do otwierania czy zamykania szyb. Mamy tylko szyby z przodu jakby automatycznie otwierane, bo z tyłu co? Z tyłu nie mamy szyby, tylko mamy takie malutkie szybki, które no co, nie otwierają się w ogóle, nie? Żeby masz normalnie tak rękę na bocznym, na drzwiach bocznych i żeby otworzyć szybę, to musisz tą rękę tak, wiesz, tak niewygodnie ją wygiąć, żeby otworzyć szyby, nie? I to nie jest fajne, no źle to umiejscowione jest. Moim zdaniem powinno być to umiejscowione, to otwieranie szyb jakoś na wysokości tego ustawienia fotela, nie? Bo tutaj mamy pod klamką są chyba dwa ustawienia fotela. Mamy i w tym modelu, który ja testowałem, już to było popsute, więc za każdym razem jak wchodziłeś do samochodu, to musiałeś sobie fotel manualnie odsuwać i przesuwać, bo ta pamięć była zepsuta. Zepsuty był obrotomierz, czyli na przykład stałeś w miejscu i samochód pokazywał ci 7000 obrotów, nie? Gdzie chodził cichutko sobie, więc to było zepsute. No a poza tym nie było jakichś takich większych usterek, nie wiem jak właśnie to zawieszenie, bo strasznie bujało, naprawdę tak w porównaniu do Mustanga, no nie ma porównania, tutaj Camaro dużo gorzej się prowadziło. Ale już dobra, powiedziałem na ten temat. Więc co my tu jeszcze mamy? No mamy sobie multimedialną kierownicę, mamy tu ustawienia tempomatu, po lewej stronie, po prawej stronie mamy zarządzanie komputerem między zegarami, mamy ustawienie głośności i mamy tam jakieś chyba też sterowanie tą konsolą środkową, czy coś takiego. Tutaj na konsoli środkowej mamy takie przyciski od nie wiem, puszczania następnej piosenki, takie podstawowe sterowanie, z tym, że te przyciski bardzo mi się podobały, jak były umiejscowione, bo one nie były tak, wiesz, pionowo ustawione, tylko były tak leżąco, nie? Więc bardzo łatwo było ci kliknąć na przykład na następną piosenkę, nie musiałeś jakoś tak palcem wciskać, nie? Tylko bardzo łatwo było wyczuć te przyciski do zmiany piosenki. Super sprawa. Po środku mamy pokrętło do włączania radia lub do podgłośniania i ściszania. Mega, mega fajne te... Widzicie te takie wloty czy wyloty powietrza. Ustawiamy sobie na nich jakby temperaturę dla pasażera i dla kierowcy, nie? Czyli pasażer ustawia sobie po prawej stronie, kierowca ustawia sobie po lewej stronie. Po prostu całe to przekręcasz. Możecie sobie zobaczyć u mnie na vlogu, jak to wyglądało. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Ciekawa rzecz, że to jest samochód amerykański, to jest samochód sportowy. I mi tego typu pojazdy nie kojarzą się z jakąś fajną wersją, z jakimś fajnym wyposażeniem, a tutaj nawet mamy nawiewane fotele, więc mamy normalnie nawiew z foteli bezpośrednio, więc dupa ci się nie spoci podczas jazdy. No i naprawdę bardzo, bardzo duże wrażenie to za mnie zrobiło, jak na amerykański samochód, jak na Camaro, że są takie dodatkowe feature'y. Naprawdę nie spodziewałem się, że tutaj to będzie. No i tak, wspomniałem wam o tym niskim dachu i to też sprawia, że mamy przednią szybę bardzo małą. Ta szyba jest naprawdę mała i jak w środku siedzisz, to wydawałoby się, że no niewiele będziesz przez nią widział i ta boczna szyba też niby niewiele widać, ale dziwne jest to, że naprawdę pole widzenia dla kierowcy jest spore. Jak sobie usiądziesz za kierownicą, widzisz przechodniów, widzisz pasy, widzisz, nie masz problemu, żeby jeździć po mieście, tak, gdzie nie, no może jedyny problem jest taki, że nie widać za bardzo świateł, nie, jeśli podjedziesz za blisko pod światła, to u góry tych świateł możesz już nie zobaczyć przez dach i to jest chyba taki jedyny minus. Poza tym wszystko ładnie widać, tutaj trochę postać dziwnie siedzi, może trochę za bardzo odsunięta jest ta kamera czy coś, ale w rzeczywistości ten słupek A, który mamy po lewej stronie, wcale nie przysłania nam widoku w ten sposób, przynajmniej tak jak ja siedziałem, tylko on jest tak trochę bardziej na lewo, nie?
nie wiem jak to jest tutaj w grze, ale on był tak bardziej na lewo i może ja siedziałem po prostu bliżej kierownicy, nie mam pojęcia. Ale on nie przeszkadzał i ładnie było wszystko widać, co jest dziwne, bo naprawdę ta szyba jest malutka. No i ponieważ mamy tutaj nisko ustawiony ten dach, mamy małą przednią szybę i te szyby boczne są też dosyć takie małe, to w środku jest bardzo ciemno. Bardzo ciemno i nawet jak ktoś, jakbyś spojrzał od przodu na ten samochód w rzeczywistości, przy normalnym słońcu, normalnym oświetleniu, to nie widać twarzy kierowcy ani pasażera. Jesteś całkowicie anonimowy w tym samochodzie. To jest mega, mega fajne. Zwłaszcza, że szyby jako tako nie są. Tutaj przyciemniłem sobie w grze, żeby wam to mniej więcej oddać, jak to wygląda w rzeczywistości, tak? Ale nie są te szyby przyciemnione w rzeczywistości, tylko po prostu środek jest taki ciemny. Wsiadasz i po prostu jest ciemno. No jest po prostu ciemno w tym środku i to jest przyjemne, to jest fajne, czujesz się anonimowo, nie widać się w tym aucie, to jest mega, mega fajne, tak? Tutaj mamy komorę silnikową, nie zaglądałem do komory silnikowej tego auta w rzeczywistości, więc nie spojrzałem co tam jest, ale wygląda sobie to tak, no w Fordzie Viście bardzo dobrze jest to oddane, niezależnie czy oglądamy to w czwórce czy w trójce. Te modele samochodów są tutaj bardzo ładnie wykonane, tak? Mamy tutaj jakiś bagażnik. No i z tyłu powinna być jeszcze kamera cofania. Nie wiem, czy ona gdzieś tutaj będzie. A właśnie, bo tutaj mamy taką małą... Znaczy, ta szyba tylna jest pod dużym kątem i faktycznie niewiele przez nią widać. Ale mamy tutaj lusterko. Mamy tutaj po prostu kamerę cofania i bardzo fajnie się na tym cofa. To już jest w sumie nic specjalnego, bo w każdym nowoczesnym samochodzie ta kamera cofania powinna być. I cofało mi się tą wielką krową dosyć przyjemnie, w nic nie uderzyłem, po prostu widziałem jakieś wolne miejsce, pyk, wsteczny, kamera cofania się włącza i sobie parkujesz bez problemu, nie musisz się tam oglądać za siebie czy coś. Jako kierowcy, który zawsze się oglądał za siebie, łapał się fotela pasażera, żeby łatwiej było się obrócić, no myślałem, że taka kamera cofania to jest... No, nic fajnego, tak? Ale wbrew pozorom bardzo, bardzo przyjemnie i dość intuicyjnie da się to opanować. Więc Camaro. I tak, przetestowałem. I tutaj w grze nawet na tym standardowym ustawieniu dość dobrze są oddane jego osiągi. Trzeba przyznać, bardzo szybko się rozpędza samochód do powiedzmy 100 km na godzinę i do swojej prędkości maksymalnej, która w wersji, którą testowałem, wynosiła 290 km na godzinę. Nie rozwijałem nigdzie większej prędkości jak 150 km na godzinę z tego powodu, że nie interesuje mnie jechanie z dużą prędkością, mnie interesowały przeciążenia, czyli to jak samochód będzie się zachowywał na zakrętach, to jak będzie fajnie nim się zarzucało dupą i to jak samochód będzie po prostu przyspieszał, nie? A przyspieszenie jest naprawdę kozackie. Dodaj do tego właśnie to takie dziwne zawieszenie samochodu bardziej na co dzień i masz niesamowite wrażenia z jazdy samochodu, który ciężko jest do końca opanować i wyczuć tak od razu, nie? Bo wszystko jest takie miękkie w nim. Takie miałem wrażenie. Powiem wam, że ten świat w Fordzie Horizon 3 jest tak... Ostatnio sporo sobie tutaj jeździłem tak po prostu dla wychillowania się, wiesz, puszczam jakąś spokojną, relaksującą muzyczkę, wsiadam do ulubionego auta i jadę sobie tak przez świat. Czy robicie czasami tak jak ja? I zwiedzam sobie te okolice i tu jest naprawdę pięknie. Pięknie jest w tej Fordzie Horizon 3. Mam nadzieję, że w Fordzie Horizon 5 zrobią taki świat, który będzie, no, czymś ciekawszym niż Wielka Brytania. Niech to szlak trafi. Śnieg teraz tam pana. Słuchaj, ja jestem za tym, żeby w ogóle nie było śniegu jako zmiennej pory. W Fordzie Horizon 5. Niech będzie sobie po prostu, o, cały czas słońce, cały czas ma być pięknie i już.
Ja nie chcę mieć śniegu, ja chcę miód zliftować jesienią, wiosną i latem. A zima mnie nie interesuje. Zima, jak już w Forza Horizon, może być tylko przez jeden dzień. Forza Horizon 5. Jeden dzień jeszcze przeboleję, nie będę wtedy grał w ogóle, nie? A tak to przez cały tydzień nie mogę grać w Fordze, moją ulubioną grę, bo co? Śniegu napadali, cholera jasna. O Boże. No nic, opowiedziałem wam o tym Camaro, jak wyglądała nim jazda, jak to w środku wyglądało, co posiadało to auto. Na vlogu troszeczkę opowiedziałem, ale chciałem, żeby na vlogu było więcej tej jazdy niż gadania. W sumie i tak ja jestem gaduła, więc tam trochę poopowiadałem. A tutaj mogę wam spokojnie poopowiadać, korzystając z tej gry. To jest takie też interesujące, nie? Że możesz sobie testować ten samochód jakby drugi raz w grze i poczuć się tak, jakbyś nim jechał w rzeczywistości, nie? A powiem wam też jedną sprawę taką, że właśnie my jako tacy rajdowcy z gier, ja jako taki rajdowca z gier wbiłem sobie do takiego samochodu w rzeczywistości i powiem wam, że pojeździłem nim tak 3-4 godziny i już mi się znudził. Już chciałem sobie zmienić furkę. W Fordzie Horizon co? Jeździłbyś takim Camaro przez 4 godziny? No nie, no po prostu byś zmienił furę na jakiegoś McLarena, może Astona Martina, może jakąś starą BMW czy coś takiego. I tyle, nie? I byś sobie pojeździł innymi autkami, a w rzeczywistości masz tylko to jedno auto do dyspozycji na czas. I co? I musisz się nim pobawić, no i potem stoi na parkingu tak jak każde inne auto, nawet z silnikiem jednolitrowym, nie? Więc pobawisz się trochę taką furą i potem ją odstawiasz. Tak to wygląda. Ale o tym jeszcze wam opowiem w moim filmie, który właśnie podsumowywał to moje doświadczenie z samochodami muscle carami czy pony carami. W sumie nie ma znaczenia, nie? Jak to się mówi na te samochody. Big bloki. Może Amerykańce po prostu. opowiem wam tam jeszcze takie moje doświadczenia i przemyślenia na temat w ogóle tego, jak spełniałem swoje marzenia, jeśli chodzi o motoryzację i jakie były tego skutki później. Jakie mi przemyślenia z tego tytułu przyszły. No, trzeba przyznać, że Camaro dało mi sporo wrażeń. Tak samo jak i Mustang, chociaż Mustangiem lepiej się prowadził Mustang. To jednak, no, nie będę wam zdradzał co. Po prostu zobaczycie nowego vlogaska, to będziecie wszystko wiedzieć. Czy nie? Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie, hejka.